tym zadaniu przypiszemy do odpowiedniej kategorii podane wyrażenia. Mamy dwie kategorie w dwóch kolumnach. Kolumna wyrażeń większych od zera i kolumna wyrażeń mniejszych od zera. Pierwsze wyrażenie to minus 25 setnych dodać 75 setnych. I teraz musimy zdecydować, czy wynik jest większy od zera, czy mniejszy od zera. Zobacz, minus 25 setnych dodać 75 setnych. 75 setnych to zdecydowanie więcej niż 25 setnych, prawda? Czyli jeżeli tu jesteśmy na minusie i dodajemy sporo więcej, to tak naprawdę wynik będzie dodatni. Wiesz, jaki to będzie wynik? Myślę, że tak, bo sprawa jest prosta. To będzie 5 dziesiątych, pół, 5 albo 50 setnych można powiedzieć. Minus 25 setnych dodać 75 setnych to jest połowa, czyli 1 druga, 50 setnych albo 5 dziesiątych, jak kto woli. Idziemy dalej. 5 i 5 dziesiątych odjąć 10 i pół, 10 i 5 dziesiątych. Czyli od mniejszej liczby odejmujemy liczbę większą. Zatem wynik będzie ujemny, prawda? Możesz sobie wyobrazić w ten sposób. Masz 5,5 zł i chcesz kupić grę za 10,5 zł. To tak naprawdę zabraknie Ci pieniędzy. Będziesz, jeżeli kupisz taką grę, to będziesz musiał jeszcze sprzedawcy czy koledze oddać 5 zł. Idziemy dalej. Tutaj mamy mnożenie liczby dodatniej przez liczbę ujemną, czyli 1 druga razy minus 1 druga. Jeżeli mnożymy liczbę dodatnią przez liczbę ujemną, to wynik zawsze będzie ujemny. Plus razy minus daje nam w wyniku minus. A jaki będzie wynik? Minus 1 czwarta. Bardzo dobrze. I ostatni przykład. Minus 3 czwarte dzielone przez minus 2 trzecie. Zobacz, teraz dzielimy dwie liczby ujemne. Liczba ujemna dzielona przez liczbę ujemną w wyniku da nam liczbę dodatnią, bo minus dzielony przez minus daje nam plus. Tak samo z mnożeniem. Jeżeli byś mnożył dwie liczby ujemne, to też wynik byłby dodatni. Ile to jest? Zachęcam Cię do policzenia sobie na kartce albo w głowie, ale sprawdźmy, czy dobrze rozwiązaliśmy to zadanie. Zgadza się, zachęcam Cię do rozwiązania tego ćwiczenia na stronie Khan Academy. Zdobędziesz punkty, odznaki, poćwiczysz. Link znajdziesz w opisie tego filmu.